Witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy w Sudetach, na obiektach związanych z jedną z największych tajemnic powojennej Polski, wydobyciu i eksportu uranu wykorzystywanego w radzieckim programie zbrojeniowym. Zakłady prowadzące poszukiwanie i wydobycie uranu na terenie Dolnego Śląska funkcjonowały 25 lat. Jednak próżno na ich temat szukać informacji w publikacjach na temat spraw gospodarczych i politycznych wydawanych w okresie PRL-u. Dopiero po roku 1989 mamy możliwość odkrywania tych tajemnic oraz turystycznego wykorzystania pozostawionych kopalni. Dziś jak zwykle trochę historii, ciekawostek i współczesności o tych miejscach. Prace i badania nad wykorzystaniem atomu prowadzone przez Związek Radziecki pod koniec II wojny światowej były znacznie opóźnione w stosunku do państw zachodnich. Sowieci przede wszystkim na swoim terytorium nie mieli rozpoznanych własnych złóż uranu. Kiedy zdano sobie sprawę ze znacznego opóźnienia w pracach badawczych i poszukiwawczych, powołano specjalne grupy, których celem miało być szukanie surowców. Poszukiwania prowadzono m.in. na nowych zdobycznych terenach, które dostały się pod okupację sowiecką. Dzięki działalności własnego wywiadu Związek Radziecki uzyskał informacje o występowaniu złóż uranu na terenie Dolnego Śląska. Uran miał tutaj występować m.in. w dawnych kopalniach żelaza i fluorytu. Pośpiech przy budowie radzieckiej bomby atomowej sprawił, że Rosjanie bardzo zainteresowali się tymi złożami. Ale wróćmy jeszcze do początków kopalnictwa uranu. Uran został odkryty przez przypadek. Aptekarz Martin Hanisch Klaproth, wędrując latem 1789 roku po Rudawach, natrafił na mało dotychczas użyteczny minerał – blendę smoistą. Kilka miesięcy pracy w zaciszu apteki pozwoliło mu ustalić, że ma do czynienia z nowym, nieznanym pierwiastkiem. Nazwał go uranem. Pierwsze wzmianki o występowaniu mineralizacji uranowej na terenie Dolnego Śląska pochodzą z połowy XIX wieku. Na jego większą koncentrację natrafiono dopiero w roku 1910 w kopalni rud żelaza w miejscowości Schmiedeberg im Reisegebirge, dziś znany jako Kowary, miejscowość położoną u podnóża Karkonoszy w Sudetach. Na uran natrafiono tutaj w rudzie żelaza i arsenu. Początkowo traktowano go jako efekt uboczny wydobycia, w zasadzie jako odpad, dlatego zazwyczaj wyrzucano go na hałdy razem z innym zbędnym urobkiem. Niewielkie jego ilości próbowano wykorzystać do pozyskania innego pierwiastka, radu. Tuż po wojnie w roku 1947 podpisano więc umowę między Polską a ZSRR o wydobyciu i sprzedaży uranu. Polska była czwartym krajem, z którym Związek Radziecki podpisał umowę o eksploatacji rudy uranu. Rosjanie zobowiązali się także przysłać na teren Dolnego Śląska swoich geologów i ekspertów. Objęli oni również nadzór nad najważniejszymi procesami wydobycia. Po podpisaniu umowy z dniem 1 stycznia 1948 roku zostaje powołane do życia Państwowe Przedsiębiorstwo Kowalskie Kopalnie, którego później nazwa zostaje zamieniona na zakłady przemysłowe o tajemniczym kryptonimie R1. Nazwa taka, nie mająca związku z działalnością wydobywczą, miała być częścią procesu utajnienia wydobycia. Do roku 1956 kadra zakładów R1 była mieszana, polsko-radziecka. O kierunku i zakresie działalności zakładów decydowali Rosjanie. Oni mieli głos decydujący. Rola polskiej kadry sprowadzała się do wykonywania wcześniej ustalonych zadań. Do roku 1957 zatrudnionych było 63 obywateli radzieckich. Na początku działalności zakładów R1 brakowało również rąk do pracy. Dlatego do wydobycia zaangażowano także żołnierzy. Rozkazem marszałka Rokossowskiego sformowano 10 Batalion Pracy, który podlegał dyrekcji kopalni. Do batalionów pracy zsyłano żołnierzy, których władza ludowa uważała za wrogich politycznie, na przykład kułaków. Służba ta miała charakter przymusowy i zastępczy. Żołnierze górnicy funkcjonowali w skandalicznych warunkach. Skoszarowano ich m.in. tutaj, w Kamiennej Górze, na terenie dawnej filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen.
Stąd z czasem powstało mylne przekonanie o tym, że do wydobycia zaangażowano więźniów. Takie mylne informacje pojawiają się do dnia dzisiejszego, lecz nie mają one pokrycia w faktach. Co ciekawe, żołnierze górnicy otrzymywali takie same wysokie pensje jak pracownicy cywilni. Byli oni ujęci na listach płac, lecz nie wiadomo, czy pieniądze były im przekazywane, dlatego że całość wynagrodzenia od przedsiębiorstwa pobierał wojskowy kwatermistrz. Tak wygląda uran wydobywany w kopalni. Ruda uranu występowała u nas głównie w postaci cienkich 20-30 cm żył. Ciemna, brunatna żyła kolorystycznie odróżniała się od pozostałej skały. Spotykano je zazwyczaj w obrębie naruszeń tektonicznych, często o stromym upadzie, tak samo jak tutaj kładała się pod takim samym kątem jak pozostała skała. Czasem występowała w większych skupiskach. Generalnie w Sudetach eksploatowano złoża pochodzenia hydrotermalnego, niewielkie i o małej wydajności. Jeżeli żyła była większych rozmiarów, odstrzeliwano ją przy pomocy materiałów wybuchowych. Jeżeli żyła była cienka, rozkładano plandekę i ręcznie przy pomocy kilofa wydłubywano ją od pozostałej skały. Jako kryterium opłacalności wydobycia przyjęto, że średnia zawartość metalicznego uranu w eksportowanej rudzie musi wynosić 0,2%. Takie były zapisy umowy ze Związkiem Radzieckim. Praca górników uranowych była opłacana bardzo wysoko, więcej niż w górnictwie węgla kamiennego i pozostałym przemyśle. Wysokie pensje, liczne dodatki i urlopy miały zachęcić młodych mężczyzn do pracy w bardzo trudnych i zagrażających zdrowiu i życiu warunkach. Nie do końca zdawano sobie sprawy z zagrożenia, dlatego każdy chciał pracować przy uranie. Dodatkowo presję wywierała partia, gdyż dostawa uranu do Związku Radzieckiego była kwestią wagi państwowej. W początkowym okresie wiele rzeczy organizowano na szybko i prowizorycznie, z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa. Praca przy wydobyciu uranu, zresztą jak w każdej kopalni, należała do bardzo niebezpiecznych. Górnicy narażeni byli na różnego rodzaju zagrożenia. Przyczyną zgonów bezpośrednich były zawały i oberwania skał, które razem z wypadkami przy transporcie towarów i ludzi należały do najczęstszych. Zagrożenie dla zdrowia stanowiło również nadmierne zapylenie kopalni, które po latach pracy doprowadzało do tzw. plicy. Dodatkowo w kopalniach uranu czaiło się jeszcze jedno zagrożenie, którego nie dało się zobaczyć gołym okiem – promieniowanie. Górnicy byli narażeni na dwa typy napromieniowania. Pierwszym było zewnętrzne promieniowanie alfa, beta i gamma ze strony uranu i innych pierwiastków promieniotwórczych. Jednak to promieniowanie w zasadzie nie było istotne. O wiele groźniejsze dla zdrowia było promieniowanie wewnętrzne ze strony radonu, a przede wszystkim produktów jego rozpadu w powietrzu wewnątrz kopalni. Radon jest bezbarwnym i bezwonnym radioaktywnym gazem. W dużych ilościach śmiertelnie niebezpieczny. Występuje naturalnie w wyniku rozpadu pierwiastków znajdujących się wewnątrz kopalni. Do organizmu dostawały się substancje radioaktywne poprzez wdychanie pyłów i gazów, połykanie drobnych cząstek, przenikanie przez pory skóry lub poprzez zanieczyszczone rany. Wpływ na to miał brak informacji o zagrożeniu i nieprzestrzeganie zasad higieny pracy. Na przykład górnicy spożywali posiłki w tym pyle albo pili wodę ze skażonych ujęć. W początkowym okresie kompletnie nie było warunków sanitarnych. Na przykład górnicy nie myli się, nie zmieniali swojej odzieży roboczej, wracali do swoich domów, przenosząc na ubraniach radioaktywne zanieczyszczenie. Wspomnienia górników mówią. Po chwilowym osłabieniu, mdłościach i krótkotrwałej gorączce przychodziły dreszcze i uczucie zimna. Dopiero po około 20 minutach organizm adaptował się w miejscu największego zagrożenia. W pierwszych latach pracy kopalni górnicy sortujący rudę sprawdzali zawartość uranu licznikiem Geigera, biorąc do ręki każdy kawałek rudy. Już po kilkunastu dniach z dłoni schodziła skóra. Józef, górnik przodkowy, opowiadał. Na przodku było takie szczypanie. Twarz szczypała, jakby mrówki chodziły i gryzły. Czasem dziwiłem się, że z pracy wracałem blady, bardzo zmęczony. Nie mogłem nawet zjeść kolacji. Bolała mnie głowa i swędziała skóra rąk. Ale promieniowanie jonizujące w rzeczywistości nie może wywoływać bezpośrednich fizycznych objawów, takich jak wspomniane przed chwilą. Trudno więc dziś ocenić te przytoczone wypowiedzi, na ile są prawdziwe. Prawdopodobnie mamy do czynienia ze wspomnieniami mocno zniekształconymi przez upływ czasu. Tym bardziej, że do połowy lat 50. przecież górnicy wcale nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia związanego z promieniowaniem. Dziś ich relacje mówią o natychmiastowym wpływie promieniowania na ich organizmy. Natomiast na pewno po latach wdychania radonu i pyłów był rozwój plicy, często z gruźlicą i zmniejszenie odporności
organizmu. Oprócz pracy na przodku duże promieniowanie występowało także w sortowniach rud uranu, gdzie często pracowały kobiety, niektóre będąc nawet w ciąży. Po zakończeniu działalności wydobywczej zakładów 1/5 zdiagnozowanych chorób stanowiły różnego rodzaju nowotwory. Odkrycia związane z promieniowaniem sięgają ostatnich 2 wieków, ale historia wydobywania minerałów na Dolnym Śląsku sięga setek lat wcześniej. Zagrożenie promieniowaniem jonizującym, o którym mówiłem, nie dotyczy tylko i wyłącznie kopalni uranu. Występowało ono na przykład w kopalniach węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzyskim. Co ciekawe, możemy stwierdzić, iż górnicy już setki lat wcześniej zetknęli się ze skutkami promieniowania, a ponieważ nie można go było zobaczyć ani też dotknąć, mogło być źródłem różnych legend i zabobonów. Już w XVI wieku lekarz Georgius Agricola starał się je opisać. Jest jeszcze jednak inne zło, bardzo niszczące, które szybko uśmierca człowieka. W szybach lub chodnikach lub sztolniach, w których kruszy się kamień ogniem, powietrze zatruwane jest trucizną, która się uwalnia pod wpływem ognia z kruszców i innych podziemnych substancji. W początkowym okresie wydobywaną rudę ładowano na samochody i transportowano do Legnicy. Wspomnienia mieszkańców Kowar mówią: samochody zjeżdżały po zmierzchu. Na każdej ciężarówce oprócz kierowcy siedziało na pace 2 żołnierzy. Chyba polskich, choć ja myślę, że byli to Rosjanie przebrani w polskie mundury. Te relacje mieszkańców nie są do końca wiarygodne, ale dobrze oddają klimat i atmosferę, jaka panowała wokół wydobycia uranu. Działalność kopalni była ogromną tajemnicą, o której ludzie bali się mówić publicznie, także ze względu na obecność organów bezpieczeństwa i siatki rozlokowanych informatorów. Ruda uranu, którą przewożono do Legnicy, była następnie transportowana do Związku Radzieckiego samolotem. Transportowano samolotami tak de facto kamienie. Była to sytuacja niespotykana. Świadczy to tylko o dużym zapotrzebowaniu na uran i pośpiechu, który panował w pierwszych latach po wojnie. Oprócz wydobycia w starych poniemieckich kopalniach prowadzono także zakrojone na szeroką skalę prace geologiczno-poszukiwawcze, których celem miało być odnalezienie nowych złóż uranu. W pracach tych uczestniczyli specjaliści ze Związku Radzieckiego. Odkryto nowych 18 złóż, jednak gwałtowny spadek odkrywania nowych punktów uranowych zakończył ten proces poszukiwań. Oceniono je dalej jako mało skuteczne. Jak już wspomniałem, zgodnie z umową, minimalna zawartość metalicznego uranu w eksportowanej rudzie musiała wynosić 0,2%. Wyczerpanie się bogatszych złóż uranu doprowadziło do spadku tej wartości w okolicach 0,1%. W takich okolicznościach władze PRL-u zdecydowały się na uruchomienie tzw. zakładu produkcji koncentratu uranowego. Był to wysoce zaawansowany technologicznie zakład, którego celem była koncentracja metalicznego uranu z ubogich złóż. Z tej 0,1% udało uzyskiwać się aż 57%, które dalej eksportowano. Produkcja koncentratu uranowego miała również posłużyć w programie budowy polskiej elektrowni jądrowej. Jednak fiasko tego programu, wyczerpanie bogatych złóż oraz wycofanie się Związku Radzieckiego z zamówień doprowadziło do likwidacji zakładów R1 w roku 1973. W czasie działalności zakładów przemysłowych R1 wydobyto w Polsce ponad 700 ton metalicznego uranu, z czego 625 ton wyeksportowano do Związku Radzieckiego. Ponad 95% uranu pochodziło z 5 złóż zlokalizowanych na Dolnym Śląsku: Wolność i Pogórze w Kowarach, Miedzianka koło Janowic Wielkich, Kopaliny koło Kletna oraz najważniejsze i najdłużej eksploatowane – Radoniów na Pogórzu Izerskim. Tyle mówią oficjalnie uzyskane dane. Jednak z powodu braku pełnej dokumentacji, wydobytego metalicznego uranu mogło być więcej o około 300 ton. Dlatego czasem przyjmuje się łączne wydobycie na poziomie 1000 ton metalicznego uranu. Wbrew niektórym opiniom, które pojawiają się na temat sudeckiego uranu, strona radziecka płaciła stronie polskiej za dostarczany towar.
Podpisana umowa polsko-radziecka określała cenę sprzedaży uranu, na którą składały się koszty produkcji plus 10% zysku dla strony polskiej. Do 1956 roku ZSRR płacił Polsce 456 rubli za każdy kilogram uranu, czyli około 114 dolarów. Zdaniem ministra Wilhelma Billiga była to cena znacznie zawyżona w stosunku do cen światowych. Dla przykładu, w roku 1948 Stany Zjednoczone płaciły za kilogram uranu 35 dolarów, później 92 dolary, by w 1950 roku spaść do 16 dolarów za kilogram uranu. Związek Radziecki pokrywał także koszty budowy i rozbudowy kopalni oraz częściowo koszty poszukiwań nowych złóż. Sytuacja zmieniła się pod koniec lat 50., kiedy to do umowy wprowadzono zmiany sposobu rozliczenia. Wprowadzone zmiany doprowadziły do gwałtownego spadku przychodów. W praktyce od tego momentu pieniądze przekazywane przez Związek Radziecki nie starczały nawet na pokrycie kosztów wydobycia. Skutki działalności wydobywczej dla otaczającego terenu były różne. Zazwyczaj mamy do czynienia ze sztolniami, szybami, czasami hałdami. Gdzieniegdzie w kowarach notowano zwiększone promieniowanie, skażenie, na przykład w rejonie rzeki Jedlica. Ale największe szkody działalność zakładów R1 wyrządziła Miedziance, małej miejscowości położonej w rejonie Janowic Wielkich. Aż trudno uwierzyć, że istniało to kiedyś prawdziwe miasteczko z ponad setką domów. Do roku 1952 wydobywano tutaj uran w starym złożu żelaza. Wyrobiska ciągnęły się pod miasteczkiem. Szkody górnicze były tak wielkie, że w roku 1972 zadecydowano o całkowitym i przymusowym wysiedleniu ludności i zrównaniu terenu z ziemią. Pozostało tylko kilka budynków, w tym ten kościół za mną. Historia Miedzianki stanowi przykry i symboliczny epizod górnictwa uranowego. Zakończenie wydobycia nie położyło jednak kresu historii uranu w Kowarach. Na sztolnie zwrócił uwagę hrabia Ignacy Potocki, który był głównym geologiem Zjednoczenia Uzdrowiska Polskie. Z jego inicjatywy w dawnych sztolniach powstało lecznicze inhalatorium radonowe. Ciekawostka, o ile radon w dużych ilościach jest śmiertelnie niebezpieczny, w małych ilościach wykazuje właściwości korzystne dla organizmu. Hrabia Potocki podpatrzył tę unikalną metodę w Austrii. Stworzone tutaj inhalatorium było czwartym na świecie. Wykorzystanie sztolni i radonu do celów leczniczych trwało od 1974 do 1991 roku. Leczono różne schorzenia. W roku 2002 wznowiono ponownie działalność i trwa ona do dnia dzisiejszego. Inhalacje są dostępne dla gości spa Jelenia Struga. Inhalacja trwa około godziny, a stężenie radonu jest bardzo korzystne. Wynosi tutaj około połowy dopuszczalnej normy. Pozostaje odpowiedzieć na chyba najważniejsze pytanie związane z wydobyciem uranu na terenie Polski. Jakie znaczenie miał on dla radzieckiego programu budowy bomby atomowej? Okazuje się, wbrew niektórym rozpowszechnionym opiniom, że znaczenie miał nieduże. Działo się tak, ponieważ wydobycie Związek Radziecki rozpoczął także na terenie Bułgarii, Czechosłowacji oraz w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Okazało się, że zwłaszcza te dwa ostatnie państwa posiadają o wiele bogatsze i wydajniejsze złoża. Półtora roku po utworzeniu kowalskich kopalni w sierpniu 1949 roku Związek Radziecki detonuje swoją pierwszą bombę atomową RDS-1. Tym samym staje się drugim atomowym mocarstwem na świecie. Z danych ilościowych wynika, że polski uran do roku 1949 stanowił około 2,4% całego uranu posiadanego przez Związek Radziecki. Jaki procent polski uran stanowił w bombie RDS-1, nie wiadomo. Oceny są różne. Na małą ilość wskazuje mały procentowy udział polskiego uranu. Jednak ten polski do roku 1949 transportowany był drogą lotniczą. Być może bezpośrednio do laboratoriów, a nie na składowanie. Wskazuje na to wysoki pośpiech operacji. A to mogłoby wskazywać na o wiele większy udział polskiego uranu. Jak było naprawdę, tego prawdopodobnie już nigdy się nie dowiemy. Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego filmu i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcecie odnaleźć miejsca związane z kopalniami uranu, zapraszamy do naszego portalu elomaps.com. Tam w wyszukiwarce wpisujcie kopalnie uranu. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tematem naszego filmu, pozostawiajcie je w komentarzach pod naszym filmem. My tymczasem się żegnamy. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.